13. Zawsze to powtarzamy, miejmy nadzieję, nie pechowy. Ostatni bieg zgodny z rozpiską programową, ponieważ 14 i 15 bieg to starty nominowane, a więc trenerzy obu zespołów Marek Cieślak z Włókniarza i Marian Wardzała z Unii będą asygnować swoich najlepszych jeźdźców do tych ostatnich dwóch biegów. Tymczasem w biegu 13 w kasku niebieskim Robert Wkuszczał, w kasku białym Eugeniusz Skupień, w kasku czerwonym Tony Rickardson i w kasku żółtym Sławomir Drabik. Ważny moment w tym spotkaniu. Dwupunktowe prowadzenie Włókniarza Malma Częstochowa 37 do 35. Przez większą część tego meczu prowadzili gospodarze. W tym decydującym jednak momencie do głosu dochodzą Włókniarze. Kuszczał, Skupień, Rickardson i Drabik. Kuszczał, Rickardson. Na pierwszej pozycji Drabik jednak nie daje za wygraną i już jest pierwszy. Fantastycznie poradził sobie z wicemistrzem aktualnym świata Tony Rickardsonem. Ależ to była jazda Sławomira Drabika z zewnętrznego czwartego toru. Cudowna, cudowna postawa teraz zawodnika Włókniarza Częstochowa w jakże ważnym momencie. Różnie spisywał się w tych swoich poprzednich trzech startach. Nie zawsze tak, jakby sobie to wymarzył przed tymi zawodami, ale w tym ważnym, najważniejszym, kto wietrzy, nie momencie tego spotkania. Kiedy Tarnowianie wychodzili na sytuację 5-1, kiedy prowadził Tony Rickardson i Robert Kuszczał, kiedy wydawało się, że to będzie 5-1, Drabik zaatakował brawurowo po zewnętrznej. Nic nie mógł poradzić Tony Rickardson, ale ma jeszcze jedno okrążenie. Tony Rickardson zbliżył się do Sławomira Drabika. Próbuje po zewnętrznej. Zajeżdża mu drogę Drabik. Czy Rickardson setnie? Próbował, ale zabrakło szybkości. Ostatni łuk, ostatnie metry. Tony Rickardson, Sławomir Drabik, Tony Rickardson. Wszyscy wstali. Tony Rickardson ku ogromnemu zadowoleniu kibiców tarnowskich. A jednak Tony Rickardson, a jednak mistrz ciągle jest wielki na Państwa ekranach z numerem 13. W biegu 13 triumfuje Tony Rickardson. Fantastyczna, fantastyczna.